Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Ewangelia Marka, rozdział 1, werset 15. Szkocki reformator John Knox z powagą przemawiał do serc swoich słuchaczy, ponieważ mówiąc o grzechu, nie ominął również członków dworu królewskiego, został wezwany przed oblicze królowej Marii Stuart. Stojąc przed nią, odważnie powiedział: Bóg posłał mnie, abym zwiastował Ewangelię, a ta składa się z dwóch części – pokuty i wiary. Skoro mam głosić pokutę, muszę wskazywać ludziom na ich grzechy, aby zrozumieli, że obrażają one Boga. Mówiąc o pokucie, Knox wcale nie miał na myśli tego, że człowiek przez własne starania czy umartwianie się może odpokutować swoje grzechy. Chodziło mu raczej o pierwotne, biblijne znaczenie tego słowa. Pokuta to uznanie Bożej oceny odnośnie duchowego stanu człowieka. Ktoś, kto dotychczas uważał, że jest dobrym człowiekiem, poznaje, że w oczach Bożych jest zgubionym, skazanym na sąd grzesznikiem i w pokorze przyjmuje ten Boży wyrok. Jest niezwykle ważne, aby człowiek zrozumiał, że Bóg jest święty i sprawiedliwy i nie może znieść grzechu. Musi go ukarać. Tym, którzy uznają siebie winnymi przed Bogiem i ze swoim grzechem przychodzą do Niego, Bóg objawia, że karę za ich winy poniósł już ktoś inny, jednorodzony Syn Boży, Jezus Chrystus, który na Golgocie cierpiał i umarł za ich grzechy. Chrystus umarł, aby dać życie wieczne wszystkim, którzy w Niego wierzą. Tym samym przechodzimy do drugiej części głoszonej Ewangelii – wiary. Kto uwierzy, że Syn Boży za niego poniósł Boży sąd i we wierze uchwyci się dokonanego przez Niego dzieła odkupienia jako jedynej drogi ratunku, temu Chrystus obiecuje życie wieczne. Zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 24 werset.